Mktmka. Witam Was na kolejnym odcinku z Serio Zero do Dzisiaj taki prosty, nieskomplikowany odcinek. Kiedyś wam już wspominałem o skrzynkach, które są na czarnych, mianowicie tych malutkich i tych wielkich, tak, tych wielkich. No, to jak widzicie tutaj co 7 godzin się pojawia skrzyneczka, a ta malutka została zmieniona na godzinę. Kiedyś była co 2,5, teraz jest godzinę. Co to oznacza? To oznacza, że często gęsto ludzie po prostu o nich nie pamiętają. Albo przypomina mi się 5 minut po czasie, 10 minut, a ona już jest zebrana. Przez takich jak my. Mianowicie, wystarczy nawet na golasa. No, polecam ubrać jakieś chociaż czwórkowe itemy, może nawet jakiś set, w którym byście mogli kogoś podjąć, ale możecie nawet na golasa, czyli ryzykuje się tylko waszego trójkowego konika za parę tysięcy, dojechać do takiej skrzynki, otworzyć ją... Zgarnąć lód, oczywiście otworzyć ją tuż, tuż po tym, jak wyskoczy timer, trzeba tam być na miejscu, żeby jak najszybciej to zwinąć, i spadać. I tyle. Oczywiście po drodze mogą was zabić, jesteście łatwym targetem, ale co wy ryzykujecie? Parę tysięcy. Tutaj akurat z tej skrzynki wypadło mi 265 tysięcy, licząc już z tymi woreczkami. Także za poświęcone 10 minut czasu, no nawet dla szanującego się gracza, to nie jest zły zarobek. Nie jest duży, wiadomo i nie jest pewny, ale 260, około powiedzmy 300 tysięcy, to za 10 minut roboty nie jest naprawdę źle. Tym bardziej, że każdy lubi sobie urozmaicać po prostu kontent. Także tak Wam tylko można być, przypominam, ale też Was uczulam, że te skrzynki są co godzinę. A wielu z Was nie potrafi zebrać 50, 100 tysięcy, 200 tysięcy. A tutaj macie na wyciągnięcie dłoni co godziny, Co godziny i te skrzyneczki są co parę map. Rozumiecie, co parę map i możecie sobie regularnie co godzinę takie skrzyneczki odwiedzać. I nie uda się, trudno. Dużo nie stracicie, nawet jak Was zabiją. A zobaczcie tutaj, są dwie koło siebie prawie. Także. Tych skrzyneczek jest naprawdę pełno na tych mapach i naprawdę nie są pilnowane. Uwierzcie, nie są pilnowane. Czasami i 5 minut potrafiły stać nieotwierane po czasie. Także zbieracze już skręcają po to, jak widzą, że dalej jest otwarta, żeby je otworzyć. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. No i oczywiście powodzenia, szczęścia Wam życzę, żebyście o dobrych timerach trafiali na skrzynki pełne luta. Trzymajcie się, do następnego.